10 najlepszych federacji MMA na świecie. Mieszane sztuki walki to dyscyplina sportowa, w której zawodnicy sztuk i sportów walki walczą przy dużym zakresie dozwolonych technik. Oto najlepsze federacje na świecie. Legacy Fighting Alliance. Zdecydowanie najlepsza organizacja MMA w południowej Ameryce. Twórcą Jungle Fight, bo tak nazywają się walki tej federacji, jest mistrz świata oraz posiadacz czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu Walid Ismail. Gale pokazywane są w brazylijskiej telewizji TV Band oraz w amerykańskim ESPN. Fight Exclusive Night. No musi być jakiś polski akcent. Pierwsza gala FEN odbyła się 16 listopada 2013 roku w klubie biznesowym Stadion Wrocław. Starcie odbywały się na zasadach pojedynczych walk w hybrydowej formule MMA i K1. W 2014 roku FEN nawiązało współpracę z telewizją Polsat. Początkowo transmisje odbywały się na kanale Fightbox, a retransmisje w Polsat Sport. W późniejszej współpracy marka trafiła również do otwartego kanału platformy telewizyjnej Polsat. 6 marca 2015 roku na gali FEN 6 odbył się pierwszy pojedynek o pas mistrzowski Fight Exclusive Night. Rizin Fighting Federation. Japońska organizacja promująca walki MMA założona we wrześniu 2015 roku. 8 września 2015 roku były właściciel Pride Fighting Championship Nobuyuki Sakakibara oficjalnie przedstawił na konferencji w Tokio nazwę nowej japońskiej marki MMA. Szef organizacji Bellator MMA Scott Coker oraz dyrektor wykonawczy Spike TV John Slosser również uczestniczyli w organizacji. Coker potwierdził, że zawodnicy jego organizacji będą walczyć także na galach japońskiej organizacji, natomiast Slosser dodał, że speakerzy Bellatora będą komentować galę na Spike TV. M1 Global. Rosyjska organizacja mieszanych sztuk walki założona w 1998 roku z siedzibami w Amsterdamie oraz Petersburgu. Prezesem organizacji jest Vadim Funkelstein. Początkowo M1 organizowało gale na terenie Petersburga. Głównym formatem rozgrywek były turnieje 4 lub 8-osobowe, z których byli wyłaniani mistrzowie. Do 2004 roku walki odbywały się w ośmiokątnej klatce. W 2008 roku została po raz pierwszy zorganizowana gala poza granicą Rosji, czyli w Holandii. Kolejne lata to ekspansja rosyjskiej organizacji na świat, m.in. Hiszpanię, Japonię, Koreę Południową, Niemcy, USA, Brazylię czy Chiny, stając się rozpoznawalną marką na świecie. Aktualnie walki toczone są w ringu bokserskim lub jego ośmiokątnej wersji. Gale są transmitowane w internecie na oficjalnej stronie organizacji po uprzednim opłaceniu miesięcznej subskrypcji. Professional Fighting League. Amerykańska organizacja mieszanych sztuk walki założona w 2012 roku przez Raya Sefo. Pojedynki odbywają się w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką zwanym oktagonem. Do 2018 roku organizacja działała pod nazwą World Series of Fighting. Wraz z rozwojem federacji polscy fani doczekali się także swoich rodaków. Pierwszym zakontraktowanym Polakiem w PFL był zawodnik kategorii piórkowej Kamil Łebkowski. 7 lutego 2016 roku zadebiutował na gali w Japonii, która odbyła się w Tokio. Znokautował na tej gali Japończyka Yoshihiro Kayama w pierwszej rundzie. One Championship, singapurska organizacja promująca sporty walki. 22 sierpnia 2014 roku Michał Pasterniak podpisał kontrakt z One, stając się pierwszym Polakiem w tej organizacji oraz dopiero trzecim wiążącym się z liczącą się na świecie azjatycką organizacją. W listopadzie 2015 roku z azjatycką organizacją związała się pochodząca z Ukrainy, lecz na stałe mieszkająca w Polsce Lena Terewska. Kolejnym reprezentantem Polski, który został zakontraktowany w UAN, został utytułowany karateka Marcin Prachnio. 6 maja 2016 roku Michał Pasterniak stanął przed szansą zdobycia pasa mistrzowskiego UAN Championship w wadze półciężkiej. Rywalem Polaka był przedstawiciel brazylijskiej rodziny Roger Gracie. Pasterniak przegrał w pierwszej rundzie mistrzowskiego starcia przez poddanie. Fight Nights Global. Federacja powstała w 2010 roku.
a w ostatnich latach nabrała prawdziwego rozpędu. W samym zeszłym roku zorganizowano 25 gal, a od czasu rozpoczęcia działalności pod ich szyldem odbyło się ich 87. Eventy odbywają się głównie w Rosji. Kontrakt z federacją mają podpisane m.in. byli zawodnicy UFC Nikita Krylov czy Fabio Maldonado. Absolute Championship Berkut. Rosyjska organizacja promująca walki MMA powstała w grudniu 2018 roku w wyniku fuzji organizacji Absolute Championship Berkut oraz World Fighting Championship Akhmat. W latach 2014 i 2015 organizacja zrobiła dwa turnieje Grand Prix, których zwycięzcy walczyli o pas organizacji. Pierwsza gala, zorganizowana poza Groznym, siedzibą ACB, odbyła się w Polsce. 31 stycznia 2015 roku odbyła się gala ACB 13 w płockiej Orlen Arenie. Rok później rosyjska organizacja ponownie wróciła do Polski. 6 lutego na warszawskim Torwarze odbyła się druga gala ACB w Polsce. Pod koniec 2015 roku portal FightMatrix.com umieścił organizację na czwartym miejscu w rankingu organizacji robiących najwięcej eventów, w rankingu za UFC i Bellator MMA. Wśród Polaków walczących dla Berkutu, ale to brzmi, był Michał Andryszak czy Piotr Strus. Łącznie wystąpiło tam 28 polskich zawodników. Bellator MMA. Założona w 2008 roku amerykańska organizacja mieszanych sztuk walki. Głównym aspektem organizacji były sezonowe turnieje organizowane w poszczególnych kategoriach wagowych w latach 2009-2014, po których nastąpiła walka o pas mistrzowski z aktualnym mistrzem danej kategorii. W czasie jednego sezonu mogły być organizowane różne turnieje. Zdarzało się ich nawet kilka w różnych kategoriach wagowych. Walki odbywają się w okrągłej klatce. W Polsce gale nadawane są przez NC+, na kanałach Kanal Plus Sport oraz Kanał Plus Sport 2. Ultimate Fighting Championship, czyli UFC. Amerykańska organizacja mieszanych sztuk walki założona w 1993 roku. Pojedynki odbywają się w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką zwanym oktagonem. Wraz z rozwojem MMA polscy fani doczekali się także swoich rodaków. Pierwszym zakontraktowanym Polakiem w UFC był Tomasz Drwal, który podpisał umowę w 2007 roku. Goryl wygrał 3 walki i tyle samo razy schodził z oktagonu pokonany. W 2010 roku na skutek wchłonięcia przez UFC organizacji WAC zawodnikiem UFC został Maciej Jewtuszko, Irokes. W najlepszej organizacji świata stoczył tylko jedną walkę, przegrał ją i został zwolniony. Joanna Jędrzejczyk podczas gali UFC 185 pokonała Karlę Esparzę, dzięki czemu zdobyła tytuł mistrzowski w wadze słomkowej. Oczywiście, jak się domyślacie, UFC jest najlepszą federacją na świecie. Od 2003 roku włodarze UFC nagradzają najbardziej zasłużone osoby związane z MMA i organizacją, włączając je do tzw. galerii sław, czyli Hall of Fame. Od 2006 roku poza podstawowymi garzami od organizacji oraz sponsorów zawodnicy mogą zostać nagrodzeni przez włodarze bonusami finansowymi w wysokości 50 tysięcy dolarów w 3 kategoriach za nokaut, poddanie oraz walkę wieczoru. Od 2014 roku bonusy za nokaut i poddanie zostały zastąpione bardziej elastycznym występem wieczoru. Rekordzistami co do ilości otrzymanych bonusów są aktualnie Nate Diaz i Joey Luzon. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny materiał. Ponadto zapraszam Was na kanał Światowa Historia, ponieważ w ostatnim czasie naprawdę poruszam ciekawe tematy. Trochę boli mnie niska oglądalność, ponieważ no, są to naprawdę dobre materiały. Staram się i wychodzi coś porządnego i omawiam tematy ważne, mi się wydaje, zarówno z punktu widzenia historycznego, jak i politycznego. No ale to już pozostawiam Wam do oceny. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Trzymajcie się. Cześć.